że jest klub seniora w gminie naszej. I większe rady, że są jubilaci, którzy przybywają 50-lecie swego bycia w związku małżeńskim. Chyba ważny jest start życia, ważna jest młodość, odwaga, piękno życia, młodości, wielkie wyzwania. Ale ważniejsza jest ta końcówka, ona jest cenniejsza. Ci z radością odpowiadamy na jubilatów, którzy wytrwale idą razem we wspólnocie, małżeńskiej. To jest cenne. Wytrwałość, wierność. Jeśli się przecież klub seniora, to takie miejsce, gdzie ludzie mają jesień życia swego. Mają się spotkać, mają gdzie pokrzywać razem. Mają wiele wspólnych tematów, wspólnych doświadczeń. Przeżywają ten czas więc jesieni nie w samotności, ale w jakim klubu seniora razem. I Bogu dzięki. Thank you.
męski, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy zawiązaliście miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że ta zwarcie chcecie wypełnić swoje święte zobowiązania, podać sobie prawe dłonie, gotujcie na pytania, które wam zadam w imię Kościoła. Znaczy twarzą do siebie, albo do siebie stać. Jak wtedy? Otóż do siebie taka, twarzą do siebie, mąż i żona, twarz do twarz, oko w oko. I posłuchajcie, czy chcecie teraz doskonale i ufać się wzajemnie, biorąc na wzór miłość ofiarną Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Tak. Tak. Czy chcecie okazywać sobie teraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca waszego życia? Chcemy. Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą wasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Amen. To teraz wam poświęcę krzyże i wnętrze, bo krzyż to znak zwycięstwa nad słabością, nad tym, co jest niedobre, zwycięstwa przez miłość. Módlmy się za Kościół Święty, aby dzięki Duchowi Świętemu jaśniał blaskiem świętością małżeństw i rodzin. Módlmy się za osoby starsze, emerytów i rencistów, dziękując Bogu za 10 lat istnienia klubów seniora tutaj w naszej gminie, aby poprzez wspólny spędzony czas mogli odkrywać, że są chciani i kochani przez Boga i ludzi. Módlmy się za czcigodnych małżonków jubilatów, aby Chrystus obecny w ich życiu przez sakrament małżeństwa umacniał ich miłość i napełniał radością. Thank you.
dziś w Sandocku z okazji dwóch pięknych uroczystości, z okazji dziesięciolecia istnienia klubów seniora na terenie gminy Płodawa oraz pięknych godów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Święto naszych seniorów wpisuje się również w jubileuszowy, bo 15-lecie Lubuskiego Tygodnia Seniora. Mam jeszcze małą niespodziankę, którą zdradzę później, bo mamy jeszcze jeden piękny jubileusz, ale to przy jubilatach. Na razie to będzie naszą tajemnicą. Jako wójt jestem dumna z tego, że kluby seniora działają w naszej gminie nieprzerwanie od 10 lat. Według ostatnich danych z ewidencji ludności całkiem niemała liczba osób dojrzałych, czyli takich, które ukończyły 60. rok życia, zamieszkuje na terenie naszej gminy. I kochani, na 7818 mieszkańców 1161 osób stanowią nasi drodzy seniorzy. Życzę Wam, kochani, niech każdego dnia towarzyszy Wam tak jak dotychczas młodzieńczy zapał, niespożyta energia i pogoda ducha, której niejednokrotnie mogliby Wam pozazdrościć młodsi. A tak jest i wiecie dobrze, że grupa seniorów to tak naprawdę chyba najbardziej aktywna grupa w naszej gminie. Jestem bardzo szczęśliwy, że kluby seniora działają tak prężnie, bo Panie Prezesie, dalej 60 to obowiązujecie, że w związku z podniesieniem wieku emerytalnego do 67 przesuwacie? Pomyślicie, tak? No bo za rok niecały, no trochę więcej, jak rok mija właśnie ta 60, więc chciałbym być przyjęty jeszcze przed zmianą terminu. Seniorzy to jest bardzo potężna i poważna grupa w naszym społeczeństwie. Nas przybywa, życie się wydłuża i po prostu będziemy, ja już mogę tak mówić prawie, decydującym w wielu wypadkach głosem. Życzę wszystkim dalszego, dużo, dużo zdrowia, wszelkie pomyślności, szczęścia osobistego. Wszystkim, którzy przetrwali aż 50 lat, również podziw i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Drodzy seniorzy, szanowni goście, chciałbym przede wszystkim podziękować Wam wszystkim, tak jak tu jesteście, a szczególnie zarządom wiejskich klubów, za to, że funkcjonujemy, to Wasza zasługa. A że zaczynać kiedyś trzeba i jeśli się zaczyna, to dobrze, bo no, wypada w tym miejscu może wspomnieć 10 lat temu po raz pierwszy, kiedy byłem na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim i przedstawiłem wtedy naszą propozycję tworzenia klubów seniora, to w rozmowach kuluarnych usłyszałem takie wypowiedzi: Panie, Pan wierzy, że Panu tak społecznie uda się? Ja mówię, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale jak nie spróbuję, to nie będę wiedział. I dlatego spróbowałem, wszyscy żeśmy spróbowali i Wam serdecznie dziękuję, bo udało się. I sądzę, że dalej będziemy pracować i cieszyć się piękną jesienią. Owoce dojrzewają na drzewach, a ludzi w miłości. I chciałbym podziękować Wam za to, szczególnie tym 50-latkom, 10-latkom, za to, że dojrzewali w miłości rodzinnej, towarzyskiej, koleżeńskiej. Ja kiedyś z wnukiem jechałem szlakiem Jakubowym
i w Tuluzie przy grobie była taka tablica modlitwa osoby starszej. Nie pamiętam, bo to było długo, ale zapamiętałem kilka rzeczy. Po pierwsze, ten modlący prosił Boga o to, żeby zabrał mu dar mowy, a dał dar słuchania. I drugie, co się modlił, to mówi: Boże, daj mi zobaczyć dobro w każdym człowieku, ale jeszcze pozwól mi o tym powiedzieć, bo mówi, można zobaczyć dobro, ale czasem trudno powiedzieć drugiej osobie, że jest dobrze. Chciałbym złożyć gratulacje dla jubilatu, będzie za chwilę, będzie jeszcze moment szczególny, będzie ku temu okazja, ale pogratulować i panu przewodniczącemu, i wam wszystkim, że przez te 10 lat faktycznie stworzyliście żywe kluby, które funkcjonują, które cieszą, które wam dają radość, możliwość spotkania się, możliwość wyjazdów. I myślę, że jest to taka działalność spontaniczna, ale taka, która faktycznie wypełnia tą lukę, kiedy już się idzie na zasłużoną emeryturę. Życzę wam, żeby ten wiek seniorski był wiekiem zdrowia, był czasem radości, radości z samego siebie, radości z wnuków, z dzieci, żebyście to wszystko, na co nie było czasu, kiedy musieliście pracować, żebyście teraz mogli w tym okresie seniorskim zrealizować. A przede wszystkim miło, dużo zdrowia, bo jak jest zdrowie, to jest radość i to jest chęć do działania. Pozwólcie, że na ręce przewodniczącego, mojego przewodniczącego rady, bo kiedy byłem wójtem, to pełnię tą zaszczytną funkcję i nadal jestem przewodniczącym, widzicie, ten tytuł to nie opuszczam, złożę wam wszystkie najlepsze życzenia, ten list gratulacyjny ode mnie i od zarządu powiatu, a także słodki kosz, którym będziecie się tymi wszystkimi koszami zapewne dzielić w tym tygodniu seniora. Wszystkiego najlepszego. Są też słodkie winka. Myślę, że seniorzy też powinni trochę winka podpijać dla zdrowotności. Ich überbringe Ihnen zu Ihrem großen Jubiläum die herzlichen Grüße des Seniorenbeirats des Amtes Seeloland. Przywożę do Państwa serdeczne pozdrowienia i życzenia od seniorów Seeloland. Zufällig habe ich auch in diesem Jahr die goldene Hochzeit mit meinem Mann gefeiert. W tym roku także obchodzę jubileusz z moim mężem. Also ich bin Ich möchte ganz kurz einfach Ihnen sagen, ich habe eine kleine Kiste mitgebracht. Chciałam tak krótko Państwu powiedzieć, że życzę Państwu wszystkiego dobrego i przyniosłam dla Państwa skrzyneczkę z darami natury. Da ist ein wenig Obst aus dem Oderland drin. Das ist langsam Owoce. Das, ja, es sind alte Sorten, Äpfel und Birnen und Apfelsaft und auch die Quitten, die kaum noch jemand kennt. Stara odmiana jabłek. Das ist der schönste Duft, das najładniejsza odmiana z naszego regionu. Ja, und das ist das Parfüm für den Herbst. Ich wünsche Ihnen allen viel Gesundheit und Schönheit. Und Freude am Leben und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Veranstaltung. Dankeschön. Miłej zabawy. Drodzy seniorzy, chciałabym Wam złożyć serdeczne gratulacje z okazji 10-lecia powstania klubów seniora w gminie Głodawa, dzięki którym tak naprawdę nasi seniorzy mogą się aktywizować, mogą się integrować, spotykać ze sobą, wychodzić z domu. Życzę Państwu dalszej, owocnej działalności. Życzę również zdrowia i osobistego szczęścia, ale życzę także, żebyście nie mieli czasu, bo według Benjamina Franklina ten, który nie ma czasu, ten się nie starzeje.
Korzystając z okazji, serdeczne podziękowanie chcę złożyć pani wójt gminy Kłodawa Annie Mołocia za wsparcie naszego klubu seniora. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy angażują się w różny sposób na rzecz naszego klubu. Serdecznie dziękuję prezesowi klubu seniora, panu Stasiowi Dreger. Za wszelkie rady, za uczestnictwo w naszych spotkaniach i owocną współpracę. Bardzo dziękuję koleżankom i koledze z zarządu klubu. Obecnych o powstanie, a szanownych jubilatów o zwrócenie się do siebie, podanie sobie prawej dłoni i złożenie wzajemnych słów podziękowania. Przedtem było w kościele przy księdzu, a teraz przy nas wszystkich kochani. I mówimy, pierwszy mówi mąż do żony, zwrócicie się kochani do siebie, będziecie patrzeć sobie w oczy jak niegdyś. I mówi, panowie mówią do żony, dziękuję tobie żono, za to, co uczyniłaś. My to słyszymy, słuchajcie, mówcie. Tak. Za to, co uczyniłaś, że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Rzekam jednocześnie, że uczynię wszystko, aby takim nadal było. A teraz proszę małżonki o zwrócenie się do małżonków i powtarzamy za mną. Dziękuję tobie mężu za to, co uczyniłeś, że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Przyrzekam jednocześnie, że uczynię wszystko, aby takim nadal było. Chciałam powiedzieć, że panie mówiły głośniej. Dziękuję państwu za złożone przyrzeczenie. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym przede mną wójtem gminy Kłodawa odnowione zostały oświadczenia małżeńskie złożone przed 50 laty.
Ja bardzo dziękuję, ale czy bym mógł powiedzieć, co pan biskup, ekscelencja biskup Dyczkowski powiedział? Trwała uroczystość, najpierw msza, później było takie uroczystości jak tu. Na końcu on zabrał głos i mówi tak: drodzy, czy mógłbym wam powiedzieć bajeczkę o czasie? Czas by się coś napić, czas by się zjeść. Proszę Państwa, widzę, że powoli już wszyscy mamy lampkę szampana. Ta lampka szampana, ten toast nam się troszeczkę wyprzedził tutaj zdarzenie, ale to oczywiście był toast dla pana wojewody. A teraz chciałbym, żeby wszyscy razem dla wszystkich klubów seniora. Zdrowie seniora. Proszę Państwa, jak pan wojewoda będzie chciał wstąpić do klubu seniora, nie musi pisać podania, nie musi pukać do drzwi, po prostu jak przyjdzie, niech tylko nogami zastuka, my go przyjmiemy, bo ręce będzie miał zajęte. Lecz po burzy Bóg się godzić nakazywał. Docieraliście się przez lata, aż nadeszła ta szczególna data. Złote gory, tak ją nazywają, zarezerwowana dla tych, co wspólne uciechy i smutki przetrwają. Życzę wam kolejnych 50 lat miłości, dni upływających w radości, wzruszających chwil z wnukami, by wasze oczy napełniały się szczęścia łzami. Dalszej wspólnej drogi, by przeszkody na nim nie stawały, a gwałtowne burze wam wasz dom omijały. Byście kolejne pół stulecia w małżeństwie wytrwali i platynowego jubileuszu doczekali.
sto lat, sto lat. Nigdy nie zakaże, nigdy nie zakaże.
tylko Rivera. A dobrze widziałam te parę. A pokłady się jeszcze wyrwały.